Dzień dobry Państwu. Gdzie w Biblii jest napisane, by modlić się do świętych? Taki jest tytuł dzisiejszego odcinka. Zadał to pytanie ktoś na jakimś forum facebookowym, no ale ponieważ ludzie mają gorące głowy, a zimne serca, to, co Słowo Boże mówi, nie było dla tej osoby wystarczające. Natomiast jest to na tyle ciekawy temat, że myślę, że powinniśmy go omówić. Pierwsze miejsce, które przytoczymy ze Słowa Bożego, aby pokazać, gdzie w Biblii jest napisane, by modlić się do świętych, to po pierwsze będzie to z Ewangelii Jana. Gdy mówię Biblia, to mam na myśli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Słowo Boże, objawione przez Boga ludziom bez żadnych przymieszek. Ponieważ to jest pytanie, gdzie w Biblii jest napisane, by modlić się do świętych, ono dotyczy już nowotestamentowego podejścia do służby Bożej, to głównie będą to miejsca, w zasadzie tylko miejsca z Nowego Testamentu. Czyli przeczytamy parę miejsc z Ewangelii Jana, z Ewangelii Mateusza, z Listu do Hebrajczyków, z Marka Ewangelii, Łukasza i to będzie komplet danych. Więc po pierwsze, kto jest święty? Jezus jest święty, Bóg Ojciec jest święty i Duch Święty jest święty. Najpierw dowód, że mamy się modlić do Boga Ojca. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 13 werset. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Spełnię wskazuje na to, że to wykona Pan Jezus. Uczynię w 13 wersecie pokazuje, że wykona to Pan Jezus. I ta modlitwa tutaj jest albo skierowana do Pana Jezusa, do Syna, albo do Boga Ojca. Nie jest powiedziane, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imieniu moim, ale skoro w imieniu Pana Jezusa, no to logiczne, że adresatem głównie będzie raczej Ojciec. To uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Słowo, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Słowo Ojciec wskazuje, że chodzi o modlitwę do Ojca. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Niektóre przekłady tutaj mają, jeśli o co prosić mnie będziecie w imieniu moim, spełnię to. Natomiast Brytyjka i większość dobrych przekładów ma jednak o co prosić będziecie w imieniu moim. Najlepszy przekład Ewangelia Jana. Najlepszy polski przekład. 14 rozdział. 14 werset. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, ja uczynię. Czyli Trinitarian Bible Society, Nowy Testament. Jeśli ktoś chce, to chętnie, bezpłatnie wyślę. Jeśli ktoś będzie miał życzenie, to jeszcze kilka sztuk mam. I teraz, jeżeli widzimy, to widzimy, że można się modlić do Ojca. Ojciec jest święty. Czyli już wiemy, że można modlić się do jednego świętego. No ale w pytaniu była liczba mnoga. Gdzie w Biblii jest napisane, by modlić się do świętych? Czyli musimy mieć co najmniej dwóch świętych, do których należy się modlić, aby odpowiedzieć na to pytanie. I jeszcze Mateusza 6 rozdział 6 werset. Mateusza 6 rozdział 6 werset.
Tutaj, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. I dalej, a wy tak się módlcie, ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje i tak dalej. Jednoznacznie widać, że modlitwa ojcze nasz była przeznaczona do modlenia się w ukryciu, tak? Gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Więc grzechem jest modlić się tą modlitwą gdzie indziej niż w ukryciu. Jest to grzech przeciwko Słowu Bożemu i jest to po prostu praktyka niebiblijna. Jeżeli ktoś modli się poza zamknięciem w ukryciu przed Bogiem tą modlitwą Ojcze Nasz, ale widzimy, że są tacy, którzy mają po prostu tradycje i nauki ludzkie wyżej niż Słowo Boże i modlą się publicznie tą modlitwą. Ale to po tym poznać fałszywe religie, które stawiają swoje własne pomysły ludzkie nad Słowo Boże. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Czyli widzimy jednoznacznie, że do ojca, który jest święty, należy się modlić. Ale tak jak mówiliśmy już, w pytaniu jest, gdzie w Biblii jest napisane, by modlić się do świętych. Czyli musimy mieć jeszcze co najmniej drugiego świętego, aby pokazać, że odpowiedź na to pytanie jest w Biblii. Na to pytanie częściowo odpowiadamy, że jest pokazane, gdzie w Biblii jest napisane, aby modlić się do świętego, liczba pojedyncza. Kolejne miejsce. Mateusza 26, 39. Potem postąpił nieco dalej. Kto? Pan Jezus postąpił nieco dalej. Upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. Czyli widzimy, że Pan Jezus modlił się tutaj do Ojca. Mamy więc praktyczny przykład. Syn, Bóg, Syn, modli się do Boga Ojca. Jeden święty, czyli Pan Jezus Chrystus jest święty, modli się do drugiego świętego, czyli do Boga Ojca. Więc i my nie zrobimy błędu, jeżeli naśladując Pana Jezusa będziemy się do Boga Ojca, który jest święty, modlić. To jest bardzo dobry przykład. I widzimy jednoznacznie, że należy się modlić do świętego Boga Ojca. Ale czy mamy jakikolwiek przykład na to, żeby ktoś modlił się do świętego Boga Syna, do Pana Jezusa Chrystusa? No więc takie miejsce mamy. W Hebrajczyków jest dowód na to, że należy się modlić do Pana Jezusa Chrystusa. Hebrajczyków, 1 rozdział. List do Hebrajczyków, 1, od 5 do 12 wersetu. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. To są słowa Boga Ojca, tak? Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. Więc mamy jednoznacznie pokazane, że Bóg Ojciec mówi do Syna: synem moim jesteś, jam cię dziś zrodził. I znowu, ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. Czyli znowu widzimy jednoznacznie, że Bóg Ojciec mówi do Pana Jezusa, do Syna swojego, nazywając go synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Czyli tutaj jest rozkaz Boga Ojca, aby uwielbiali, aby składali pokłon Panu Jezusowi wszyscy aniołowie Boży. Czyli z tego miejsca od razu się uczymy, że Pan Jezus na pewno aniołem nie jest, jak to twierdzą niektórzy zwodziciele. Nie, Pan Jezus
nie jest aniołem, bo wtedy te słowa niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży byłoby nieprawdziwe. Powinno wtedy brzmieć niechże mu oddają pokłon wszyscy inni aniołowie Boży, wszyscy inni niż on. Bo jeśli Jezusa byś miał za anioła i jeśli Bóg też miałby Jezusa za anioła, to by powiedział, że inni aniołowie niż on. Ale tu jest powiedziane wszyscy aniołowie Boży, czyli Jezus aniołem nie jest. I dalej, 7 werset. O aniołach wprawdzie mówi. Kto mówi? Bóg Ojciec. Aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Lecz do Syna, co do Syna? Co mówi do Syna Bóg Ojciec? Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło Królestwa Twego. Widzimy, jest to modlitwa Boga Ojca do Boga Syna. Tron Twój, o Boże, Pan Jezus jest Bogiem dla Boga Ojca. Nazywa Go tutaj Boże na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło Królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem jak wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Czyli widzimy, skoro Bóg Ojciec modli się do Boga Syna, to my też mamy obowiązek modlić się również do Boga Syna, do Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus jest drugim świętym, więc pytanie brzmiało, gdzie w Biblii jest napisane, by modlić się do świętych? Więc mamy wyraźnie pokazane, że w Jana 14:13-14, Mateusza 6:6, Mateusza 26:39, Hebrajczyków 1:5-12 pokazują, że należy się modlić do dwóch świętych, do Boga Ojca i do Boga Syna. I teraz dalej idziemy kontynuując w tym rozdziale. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, tak? Lecz do Syna tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym, berło Królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz, i teraz jest dopiero ciekawa modlitwa Boga Ojca do Boga Syna. Tyś, Panie, albo inaczej ze Starego Testamentu, Tyś, Jahwech, Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się i jako płaszcz je zwiniesz. Jako odzienie i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. I tutaj jest cytat ze Starego Testamentu z Psalmu 102, gdzie pada tam słowo Jahwech. Jahwech, Tyś, Jahwech na początku ugruntował ziemię. Czyli to jest modlitwa Boga Ojca do Boga Syna. Skoro Bóg Ojciec modli się do Boga Syna, to my tym bardziej mamy obowiązek modlić się do Boga Syna, do Pana Jezusa Chrystusa. Czyli mamy dwóch świętych, do których należy się modlić. Do Boga Ojca, do Boga Syna. I pytanie, czy jeszcze znamy jakiegoś świętego z Biblii? No więc najpierw dowód, że Jezus jest święty, bo być może nie wszyscy ten fakt uznają. No więc Marka, drugi rozdział. Marka, drugi rozdział, 37 werset. Marka, drugi rozdział. 1 rozdział, 24 werset. Tutaj są takie słowa. Cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. I mówi to upadły anioł do Pana Jezusa, Świętym Bożym Go nazywając. Czyli wiemy, że Jezus jest święty.
to, co się narodzi, będzie święte, też powiedziano w Ewangelii Łukasza do Matki Pana Jezusa. Łukasza 4,34 to jest kolejne miejsce, które pokazuje, że Pan Jezus Chrystus jest święty. Łukasza 4,34. Ach, cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński, przyszedłeś nas zgubić, wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. Czyli jednoznacznie widzimy, że Jezus jest święty. Tak, i druga rzecz, Ojciec jest święty. Ojciec jest święty, Ewangelia Jana 17, rozdział 11, werset. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my, jak my. Czyli widzimy, że Pan Jezus dla bogobojności swojej został wysłuchany, a tutaj ta modlitwa mówi, że właśnie Pan Jezus chciał, aby zachować tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. Stąd mamy dowód, że zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Dlaczego? Dlatego, że Jezus modlił się o to, a wiemy, że dla bogobojności swojej został wysłuchany. Czyli już teraz widzimy jednoznacznie, już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Czyli Ojciec jest święty. Mamy więc dowód, Jezus jest święty, Ojciec jest święty, Bóg Syn jest święty, Bóg Ojciec jest święty. Jeden i drugi ma prawo być uznawany za świętego. Czyli zgodnie z tym pytaniem, gdzie w Biblii jest napisane, by modlić się do świętych, już mamy biblijną odpowiedź, gdzie jest napisane. Jeszcze ważna uwaga, nie do każdego świętego należy się modlić. Mamy trzecią osobę bóstwa, Duch Święty. On jest Bogiem, jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. I jest to Jahwech, bo wiemy między innymi z listu do Hebrajczyków, że Duch Święty to jest Jahwech. I Duch Święty ma tutaj wszystkie atrybuty, cechy takie same jak Bóg Ojciec i Bóg Syn, bo Bóg odwiecznie istnieje w trzech równych sobie osobach: w Bogu Ojcu, w Bogu Synu i w Bogu Duchu Świętym. I Duch Święty jest jak najbardziej święty, nawet sama jego nazwa mówi Duch Święty. Duch Święty. A mimo to w Biblii nie ma nigdzie ani jednej modlitwy do Ducha Świętego. I chrześcijanie nie modlą się do Ducha Świętego właśnie dlatego, że nie ma nigdzie w Biblii pozwolone, żeby się do Ducha Świętego modlić. Oczywiście jest to normalne, logiczne, bo wiemy, że w dniu, kiedy chrześcijanin staje się chrześcijaninem, czyli uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, to ma przebaczone grzechy i Duch Święty wchodzi, zamieszkuje jak w świątyni, w takim chrześcijaninie. Czyli Duch Święty mieszka w każdym chrześcijaninie wewnątrz. I kto jest autorem modlitw? Duch Święty. A to wiemy z listu do Rzymian, że to on tak naprawdę jest autorem modlitw chrześcijanina. A więc wszystkie modlitwy, które przed tron Boży idą, to są modlitwy Ducha Świętego, wywoływane przez Ducha Świętego w chrześcijaninie. I teraz z tego powodu nie ma też modlitw do Ducha Świętego, bo to by oznaczało, że Duch Święty sam ze sobą się, sam do siebie się modli, tak? Czyli jeżeli chrześcijanin modliłby się do Ducha Świętego, oczywiście żaden chrześcijanin tego nie robi, po tym można od razu poznać fałszerzy religijnych, że to robią, albo jakiś ludzi, którzy bezmyślnie idą za tymi fałszerzami. Więc jeśli chrześcijanin modliłby się do Ducha Świętego, no to Duch Święty wywołuje tą modlitwę i w tym momencie byłaby bzdura, tak? Duch Święty modli się do Ducha Świętego. To jest całkowicie niebiblijne i nigdzie w Biblii nie mamy
czegoś takiego gorszącego opisanego. Więc do Ducha Świętego chrześcijanie się nie modlą. Chrześcijanie się modlą tylko do Boga Ojca albo tylko do Pana Jezusa Chrystusa. Nigdzie więcej nie kierują swoich modlitw według Biblii, według Słowa Bożego. Czyli Słowo Boże mówi wyraźnie, że należy modlić się tylko i wyłącznie do dwóch świętych. Albo do Boga Ojca, albo do Boga Syna. Nawet nie należy modlić się do Boga Ducha Świętego, który jest święty. A skoro nawet Bóg, Duch Święty, nie może być odbiorcą modlitw, to co dopiero, jeżeli są jacyś ludzie, którzy modlą się nie do Boga Ojca, nie do Boga Syna, tylko jeszcze gdzie indziej kierują swoje modlitwy, na przykład do zwierzątek, albo do kamyczków, albo do zmarłych, albo do innych różnych osób. Więc generalnie nie należy zapominać, że Biblia mówi, że należy się modlić tylko do dwóch świętych, do Boga Ojca i do Boga Syna. Jeśli ktoś modli się do Ducha Świętego, to jest to niebiblijne. Mamy wtedy mocne dowody na to, że to jest prawdopodobnie jakiś człowiek zupełnie nierozumiejący Słowa Bożego, a najprawdopodobniej jest to po prostu człowiek religijny, który nigdy nie narodził się na nowo, bo przecież Duch Święty nie będzie wywoływał modlitw do Ducha Świętego, a więc on wyuczył się jakiś bzdur i swojego ciała to wykonuje, a więc tak robią ludzie obłudnicy religijni, że wytresowali swoje ciało, które przybiera pozór pobożności i demaskuje się właśnie w takich działaniach, gdy jest czynione coś, co jest całkowicie niezgodne ze Słowem Bożym, bo prawdziwy chrześcijanin, który będzie tylko modlił się tak, jak mu Duch Święty to poddaje, no to nawet mu do głowy nie przyjdzie, żeby się modlić do Ducha Świętego. Dlatego, że to Duch Święty będzie wywoływał te prawdziwe modlitwy i Duch Święty nie modli się do Ducha Świętego. Nigdzie w Biblii nie mamy takiego zapisu. Zachęcam Państwa do czytania Biblii, Słowa Bożego. Tak jak wspomniałem, jeśli ktoś chce Nowy Testament bezpłatnie otrzymać, może do mnie napisać. Tylko jeżeli chcecie konkretnie ten przekład, to trzeba napisać Nowy Testament TBS albo Trinitarian Bible Society. To się mniej więcej tak pisze. Jeżeli jest Wam obojętne, który przekład chcecie, to wystarczy napisać Nowy Testament. Też mam różnego rodzaju przekłady Nowego Testamentu, więc mogę te inne wysłać i wtedy na zasadzie co mi się nawinie pod rękę, to pakuję do koperty. I bardzo dziękuję za uwagę. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. Możecie do mnie napisać 739-089-088. To jest telefon, na który można SMS-em napisać prośbę o Nowy Testament. Można do mnie zadzwonić, żeby porozmawiać o Słowie Bożym. Można też e-mailem czytaj.biblie@onet.pl. Można też tradycyjny adres wykorzystać, czyli CMS/328-50950 Wrocław 68 albo czytaj Biblię/31-63500 Ostrzeszów. Zatem z Bogiem.